Cześć Wam wszystkim. Dziękuję za życzenia, za pozdrowienia, za komentarze, za łapki. Jeszcze raz życzę wszystkim w nowym roku najlepszego. Zaraz sobie zobaczymy, panowie i panie, co tutaj stoi. Już tu kiedyś byliśmy, on ma tu ciężarówki, on ma tu busy. Nie na wszystko ma ceny wystawione, ale podam Wam stronkę, możecie sobie sprawdzić. 8200 za rok 14, diesel manual 2 litry, 240 przejechane, 140 koni, 4/21 przegląd, Business Edition Blue Motion Passat. W środku zadbany przebieg, wydaje mi się, słuchajcie, autostradowy. Tu mam troszeczkę, jak widzicie, ciasno. Ciężarówki stoją, naczepy ma, busy, nawet się tam z przodu łódka znalazła, motorówka. Ktoś mnie pytał kiedyś o motorówki. Za chwileczkę odniosę się do dwóch spraw odnośnie dlaczego pojawiły się na moim kanale reklamy i co z nagraniem z propozycją zbiórka dla widza Furka, ponieważ są zapytania. Cena 22 za rok 16, diesel, automat 2 litry, 150 koni, 213 przejechane. 1/21 przegląd. Multivan, TDI, nawigacja, DSG, hak holowniczy, 7-osobowy. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości, bez montażu, bez cięć. Także mogę gdzieś coś czasami namieszać. Słuchajcie, nie jest sztuką zmontować filmik, powycinać. Sztuką jest wejść na handel, uważam, i nagrać nagranko 20-minutowe i za dużo nie namieszać. Ma tu nawet wózki widłowe. Tutaj takiego Mercedesa z podnoszoną, słuchajcie, zobaczcie, całą budą. 40 tysięcy euro za niego sobie życzy. Audica. Audica w Avancie. Cena prawie 16, z roku 16, diesel manual 2 litry, 93 przejechane, 150 koni, 3/21 przegląd, nawigacja Big Xenon. Biała A4, tak się prezentuje. Co z tą furką dla widzów, co z tą zbiórką, Nygus? Słuchajcie, wrzuciłem sobie taki pomysł na ten samochód dla widzów. No niestety jest pod tym filmikiem jakieś 600 łapek w górę. Wychodzę z założenia, że jeżeli nawet te 600 osób dokona wpłaty po 10 zł, uzbieramy 6 tysięcy. Jest to troszeczkę za mało. Musimy chyba poczekać. Wyskoczyłem z tym pomysłem być może za wcześnie, ale będziemy mieli to na uwadze. Jaguar 10700 za rok 11, diesel, automat 3 litry, 211 koni, 113 przejechane, 5/21 przegląd, diesel edition skóra. Znowu wieje wściekle, flagi czasami dzwonią, słuchajcie, jakby husaria jakaś jechała. A Nygus wariat znowu szaleje z kamerką na placach dla Was. Pytaliście mnie często o DS-y, czy widuję piąteczki. Stoi tutaj, więc sobie zerknijmy. Tu jest ulica, nie chciałbym tych samochodów wszystkich w rzędzie nagrywać, bo będzie momentami za głośno. 12 tysięcy z roku 13, diesel, automat 2 litry, 110 koni, 163 przejechane, nowy przegląd. Panorama, skóra i nawigacja w DS-iku. Skubane, całe dnie wieje. Nygus nie wie, co się dzieje. Tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj ładną ma BMW 850, felgi Alpine. Czyżby to była prawdziwa Alpinka? Jak wiadomo, kamerka mi przekłamuje. Troszeczkę z czerwonego może zrobić bombkę choinkową. B12, 5 litrów, ładny samochód. Z tego co pamiętam, na jego stronie jest wystawiony chyba za dwie dychy.
Te tutaj sprzęty już kiedyś mieliśmy, bo tu byliśmy. Tutaj macie nazwę autohandlu. Jesteśmy w Norymberdze. Wszystko możecie sobie sprawdzić na jego stronie. S4 w kabriolecie, 4.2, 344 konie V8. 16900, rok 5, benzyna automat 4.2, 92 przejechane, 7.20 skończył się przegląd z pierwszej ręki. Audica czerwona S4 w cabrio, ma tutaj Kaleos, Renówka, podobno dobry samochód, niedoceniony, skóra manual, 5500. Za rok 9 diesel manual, 236 przejechane, 183 konie, 2 litry, skóra, panorama, nawigacja, napęd na 4, dwulitrówka, czyli jeszcze mieści się w normie, w opłatach nie wchodzi na nią większa akcyza. Widzę nagłośnienie Bose, ładna jest ta ósemeczka, wam powiem, podoba mi się. Polecimy sobie tak na okrętkę. Galaxy 5500, za rok 7, diesel, manual, 2 litry, 204 przejechane, 140 koni, 3.21, przegląd, wersja Trend, 7-osobowy z dachem panoramicznym. Galaxy, silnik 2 litry, 140 koni, koncern PSA, silnik HDI, podobno udany. Nigdy nie miałem, tu lekkie ma przyciereczki. Nie wygląda najgorzej, troszeczkę kosmetyki i byłby z niego nawet samochód, może jeszcze trochę pojeździ. A6 w TDI Cuv Quattro. Słuchajcie, dlaczego pojawiły się u mnie na kanale po roku czasu nagrywania praktycznie za darmo reklamy? Zaraz wam to wyjaśnię, tylko rzucimy okiem na tą Aszuchę. 22 tysiące, rok 15, diesel automat, 150 tysięcy przejechane, 272 konie, 3 litry, S-Line Sport plus Navi Quattro. Tak wygląda z tyłu, szyby przyciemnione, więc wiele nie zobaczymy. Jak wiecie, rok czasu nagrywałem za darmo, traciłem czas, odpowiadam na wszystkie komentarze, dojeżdżałem na place, jeszcze traciłem swoje paliwo i w pewnym momencie, jakoś miesiąc temu, drastycznie wyświetlenia zaczęły spadać. Zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby dotrzeć do większej publiczności. No i poczytałem troszeczkę, okazuje się, że jeżeli są reklamy na filmikach, filmiki są bardziej przez YouTube'a promowane, polecane. Stwierdziłem, że zobaczę, zaryzykuję, czy się to sprawdzi. 11 tysięcy za rok 11, diesel, 140 koni, 86 przejechane, 2 litry. O przeglądzie nic nie napisał, z klimą, hakiem holowniczym. T5. No i wyszedłem z założenia, skoro tak, spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy rzeczywiście, jak będą krótkie reklamy na filmikach, czy YouTube będzie te filmiki polecał i promował. 13900, rok 14, diesel manual, 2.2, 105 przejechane, 136 koni, 7.21, przegląd, nawigacja, asystent hamowania. Atlasa 2.2 wchodzi, większa akcyza, czyli większe opłaty. Tak zadecydowałem, każdy próbuje się, wiadomo, ratować, a skoro wszystko leci na łeb, na szyję, mówię, spróbuję, może na jakieś paliwo, na dojazdy tutaj dla was się zwróci i może będzie więcej wyświetleń na nagraniach. 11 prawie, rok 12, diesel, 2 litry, 184 przejechane, 184 konie, 3.21, przegląd Navi Big Xenon. Jest Navi Big Xenon, więc może ją łyknie sobie jakiś Xenon. Xenon, bierz BMW, bo jest Navi i Big Xenon. To fura dla ciebie, Xenon.
Żeby nie było tak ponuro, czasami muszę też wam coś głupiego powiedzieć. Motorówkę ktoś mnie kiedyś pytał, być może na sprzedaż. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego. S-Max, szyby poparowane, wieje, słoneczko jak przygrzeje, dosyć jest przyjemnie. 10 tysięcy, prawie rok 13, diesel, automat 2 litry, 82 przejechane, 140 koni, 8/21, przegląd, 7-osobowy, wersja Business Edition, nawigacja i hak holowniczy. Zaraz się posypią, już widzę te komentarze. 82 tysiące przejechane, weź ty się człowieku, cofnięty 3 razy. No, może cofnięty, może nie cofnięty, nie poręczę wam, ale taki z przebiegiem 240 kosztuje połowę. Za tyle można wyrwać. Oczywiście na fotelu, na bokach kierowcy, w mokka już pseudo skóra pęka. 10700, rok 16, diesel, 160 przejechane, 136 koni, 3/22, przegląd, skóra, hak, nawigacja. 1.6 silnik, to już nie jest tak udana konstrukcja jak 1.7, to jest oplocki silnik, miały swoje bolączki te silniki. Ładną C4 tutaj ma, ale bez ceny, nie wiem jaki ma silnik, podwójna rura, więc zakładam, że jest to jakaś V6. Obrotomierz do 6500 na automacie. Środek czysty i zadbany, bez korozji, powiem wam, rzadko się trafiają takie. Tutaj jest bez ceny, audycja jakaś oklejona. Audi bez rdzy, dosyć ładnie wygląda, na Qashqai'a ceny nie wystawił. Polećmy sobie polówkę. 9000, rok 14, diesel, automat 1.6, 120 przejechane, 90 koni, 5/21, przegląd, nawigacja DSG, wersja Life, na Big Xenonie Polo. Tak to wygląda. Tutaj ma pandę w napędzie 4x4. Jak widać, podwyższona. Gleich mach ich Schluss. Machst du jetzt schon? Zamykają, słuchajcie, wyganiają je. 7900, rok 15, benzyna 900, 70 tysięcy przejechane, 86 koni. Dobra, facet zamyka bramę, bo tutaj zostanę jeszcze. Także kończymy. Pozdrawiam was wszystkich i co? Widzimy się w kolejnym nagranku. Hej!